Cześć, zakończyłem pracę nad 7. sezonem mojego kanału. Zostańcie ze mną do końca, żeby zobaczyć, co udało mi się zrobić przez te 11 miesięcy. To był 3. rok mojej pracy dzięki serwisowi Patronite i wsparciu prawie 2200 patronów. Ogromna grupa, o której kiedyś mogłem tylko pomarzyć. A dzięki takiemu wsparciu, właśnie w następujący sposób udało mi się spędzić ten sezon nad RPGami. Głównie to były transmisje i nagrania sesji. Rozpocząłem porządnie BCU, startując kampanią Hobo z moją stałą ekipą. Te sesje zdobyły nawet świetną czołówkę, która bardzo spodobała się widzom. Uruchomiłem też kampanię dla patronów, czyli studentów Uniwersytetu Miskatonic, którzy mieli ginąć i się wymieniać. Ale to się nie udało. Udało się za to stworzyć bardzo ciekawy zespół zgranych uczestników, którzy stali się już tak silną częścią BCU, że będę z nimi grał w kolejnym sezonie. Popiół też się nieźle rozkręcił, czyli jarokowcy także ze mną grają z rokiem na czele. Z kumplami zdołałem zagrać tylko 2 sesje, bo przerwała nam epidemia, a nie chcieli grać online jak pozostali. Oby tylko Martin nie narzekał na mnie znowu w swoim podsumowaniu, tym razem to nie moja wina. We wrześniu miała miejsce premiera Klubu Łowców Mitów, a przez cały sezon nagrywałem kolejne odcinki. I tak oto te 5 grup grało ze mną stale w Zew Cthulhu, nawet łącząc siły przeciw większym zagrożeniom. Coś pięknego. Ale nie tylko Zew Cthulhu był grany. Zakończyliśmy opowieści z Pętli epilogiem i jedną przygodą na Zjawie w ramach promocji polskiego wydania tego systemu od Black Monk Games. Poprowadziłem kontynuację Cyberpunka z improwizatorami i zagrał z nami nawet Szymon Jachimek. A skoro mowa o znanych i lubianych, to prowadziłem Aliena kilku wyjątkowym gościom, którym nie poszło tak dobrze jak moim zapaleńcom, z którymi poczynaliśmy ten sam scenariusz na 3 sesje. Z przyjemnością zachęcałem do zapoznania się z systemem Alien w Polsce za sprawą wydawnictwa Galacta. Pracowałem także z Bethesdą, tworząc sesję Greymoor w sieci Elder Scrolls z moimi ulubionymi streamerami. Sesja naprawdę spodobała się szerokiej publiczności, jak i samej Bethesdzie. W tym sezonie też standardowo uczciliśmy urodziny Koziego sesją Mordheima. Ostatnio już niestety. Graliśmy w to chyba z 6 lat, więc już wystarczy. I tak zawsze wygrywał Karol. Ale za to gramy dalej w Dark Heresy, a kampania w tym sezonie zakończyła się bardzo ciekawym zwrotem akcji. Na Dzień Dziecka poprowadziłem swojej rodzinie i to dopiero był strzał w dziesiątkę. Rekordy oglądalności. Może dlatego, że w dobie hashtag zostań w domu zagraliśmy właśnie rodzinnie w domu, a nie przez sieć. I tego wam brakowało. Zapomniałbym o najważniejszym, czyli sesji Cthulhu 2320 z orkiestrą, świetnymi graczami w siedzibie zespołu Mazowsze, gdzie oglądało nas 500 osób. Niesamowite wydarzenie, które pokazało, że RPGi nadają się na scenę i jest to rozrywka, którą możemy, a nawet już trzeba wyprowadzić z piwnicy. Obejrzyjcie, bo to było naprawdę coś. Grałem też ze współpracownikami i patronami, na przykład Wywodców Losu, albo Zew Cthulhu w czasach prehistorii, czy współczesnych z partnerami kanału. A no właśnie, uruchomiłem program partnerski, do którego zapraszam zdolnych mistrzów gry. Wspieramy się, występujemy u siebie i nagrywamy sesje na nowy wspólny kanał YouTube'owy Karczma Baniaka. To były sesje, ale także nagrałem kilka unboxingów, Q&A, i oczywiście materiałów dla patronów, jak parę sesji oraz cotygodniowe live'y z konkursami, a potem gośćmi z moich sesji. Każdy mógł zadać im pytanie i dostać odpowiedź. Wprowadziłem też afterki dla patronów z mojego serwera Discord, gdzie już można nie tyle mnie posłuchać, ale także pogadać, tak zwyczajnie. W sumie w tym sezonie nagrałem 137 filmów, z czego 78 sesji. Całkiem niezły wynik, patrząc na poprzednie sezony, ale nie tylko filmami zajmowałem się przez te ostatnie miesiące. Ponieważ zaproszono mnie do akcji Movember, gdzie wraz z kilkoma chłopakami, jak Cybermarian, zwracaliśmy uwagę na badanie profilaktyczne naszych sakiewek. Słuszna akcja w słusznej sprawie, podobnie jak sesja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to już dla mnie wydarzenie na stałe wpisane w kalendarz. A skoro mowa o charytatywności, facebookowa grupa z licytacjami 2M3D została przemianowana na stałe miejsce na moje aukcje ku słusznym celom. A w związku z epidemią pomagałem promocją w akcji RPG dla lekarzy oraz przez licytowanie sesji u partnerów mojego kanału. Co tam jeszcze? Zostałem ponownie zaproszony przez ING do współpracy, tym razem przy akcji Zwolnieni z Teorii, gdzie motywowałem młodzież do realizowania pasji. Antyradio, a właściwie Joanna Ziętarska zaprosiła mnie do programu Odjechani, gdzie mogłem opowiedzieć o RPGach i zaprosić na wcześniej wspomniane Cthulhu na scenie. Dakan zaproponował mi rolę wkurzonego mistrza gry w swoim serialu Piątek, gdzie ponownie spotkałem się z Cybermarianem. Tym razem na szczęście byliśmy ubrani. W
sferze mojego merchu także się zmieniło. Liczba egzemplarzy książki 2M3D Niedopowiedzianych Historii nie zaspokoiła potrzeb fanów i zostałem zmuszony do dodruku. Firma Q-Workshop zaproponowała mi własne kostki, więc jak mogłem odmówić? Miesiącami pracowaliśmy nad całym produktem i udało się wypuścić rewelacyjne zestawy, z których jestem ogromnie dumny. Mam już dużo więcej koszulek z nowymi wzorami, które ciągle są dostępne w składzie Baniaka, czyli sklepie na Kapselu. A dla patronów z moich wysyłkowych progów wprowadziłem walutę do sesji w latach 20. XX wieku, czyli ktulary i kwunty. A skoro mowa o Patronite, to zdołałem przez moment wskoczyć na drugie miejsce całego serwisu. Kumacie, gościu z RPGami był drugim najbardziej wspieranym przez publiczność twórcą w Polsce. To dopiero dla mnie osiągnięcie. Póki mogłem jeździć po Polsce, to jeździłem. Lublin, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, a tam meetupy, spotkania, prelekcje, póki mi tego COVID-19 w końcu nie zamknął. I co? Sam musiałem się zamknąć w gralni i patrzeć na puste, nowe fotele. Aż do końca czerwca, gdy ciągłe ulewy zalały mi miejsce pracy i RPGowania. Dobrze widzicie, po 5 latach straciłem swoją gralnię. Na szczęście, gdy wdarła się woda, byłem w domu i uratowałem wszystko. Nie ucierpiała ani jedna karta postaci. Dlatego tego podsumowania nie nagrywam w gralni. Skończyła się, nie ma jej, ale za to 8 sezon rozpocznę, mam nadzieję, w nowym miejscu. Ale jest to podsumowanie 7 sezonu, nie omówienie 8, więc ucinam ten temat. Dziękuję, że byliście ze mną przez ten sezon, że oglądaliście moje filmy, że przychodziliście na wydarzenia i przede wszystkim, że wspieracie mnie coraz tak liczniej. Jest to dla mnie informacja, że to, co robię, ma coraz większy sens i daje rozrywkę dziesiątkom tysięcy ludzi. A co będzie w nowym sezonie? Dowiecie się we wrześniu, bo wtedy wracam z filmami. Póki co życzę Wam bezpiecznych wakacji, zadowolenia z urlopu, spędźcie ten czas tak, jak sobie wymarzyliście. Do zobaczenia, cześć!